Dzisiaj została otwarta ścieżka edukacyjna Reksa, która skierowana jest do przedszkolaków, do młodzieży szkół podstawowych, szkół średnich, żeby pokazać, przedstawić problematykę związaną z psami. Są tu figury psów rasowych, informacje na temat tych psów. Młodzież może tutaj zdobywać tą wiedzę. Oprócz tego mnóstwo informacji na temat bezdomności, na temat sposobów zapobiegania, informacji o sterylizacji, o kastracji. Też dzieci i młodzież będą mogły przyjść po schronisku i zapoznać się bezpośrednio z tymi problemami, które na co dzień są. Powiemy, skąd trafiają psy, w jakich okolicznościach. Przygotowaliśmy też quiz taki, żeby ci młodzi ludzie mogli później sprawdzić swoją wiedzę, którą zdobyli tu w trakcie ścieżki. Tu za mną też jest taka skrzynka, do której będą młodzi ludzie, mam nadzieję, wrzucali swoje pomysły związane z walką z bezdomnością, jakieś rozwiązania i te, które rzeczywiście da się bardzo szybko wdrożyć, będziemy się starali jak najszybciej, żeby mogły ujrzeć światło dzienne. Mamy też nadzieję, że ci młodzi ludzie, którzy tu przyjdą, przekażą te informacje swoim rodzicom, uczulą ich na problemy, z którymi my tu żyjemy na co dzień, a społeczeństwo jednak rzadziej, i wpłynie to na uświadamianie, że jednak warto sterylizować, że warto kastrować, że szukać takich rozwiązań, które zmniejszą ilość tych bezdomnych, że zanim ktoś adoptuje psa, to się bardzo mocno zastanowi, czy ma warunki ku temu.